Też nie właśnie głowa to rozkręca, te bitwy pod Grunwaldem i te mikrofony. Jak my się poznaliśmy z głową i zaczęliśmy coś wspólnie snuć jakieś plany a propos tam różnych hip-hopowych wydarzeń, rzeczy, to była właśnie pierwsza bitwa o koziołki w Resecie, nie? Tak, tak, Reset. O, tak, dobrze. Dokładnie. Już tam Ataner zbudowali. Świętej pamięci Reset. Nie przypadałem z tym kątem, umówmy się. Ataner, a.k.a. Ale w swojej prostocie był fajny, bo to że był prostokąt i ławeczki. Tak, tak. No nic więcej nie było potrzebne. Scena akurat pod bitwę to był idealny, klub. Patologia. No, hardcore rock i w ogóle tam pamiętam w ogóle, że tam jakieś wrzuty takie rockowe na ścianach, ale co z tego, to się wytnie. Były tam bitwy rapowe też organizowane. No a później... Później dwa bazyle były, nie? Dwa bazyle? Dwa bazyle. Nie, dwa sławy, tylko dwa bazyle. I... Rok po roku? Trops? Trops? Nie, Trops to Wannabeef był. No właśnie, to... To jest co innego? To nie jest jakaś... Ta sama marka jakby, ale inny typ imprezy. To mamy bitwa o koziołki, to jest freestyle beatbox. Mhm. Teraz już tak się wyklarowało to w tym momencie, bo wcześniej też beatboxu nie było. A Wannabeef to są bitwy na tancerzy, graficiarzy. I no tak, bo tam były... freestyle'owców też, ale w formie grind time, nie? I to tak, bo tam były trzy elementy naraz się działy, że tak powiem, jasne. I chcieliśmy to jakoś odseparować od siebie i dalej działać w tym temacie, ale to tak faktycznie rozdzielić, że będzie bitwa o koziołki Wannabeef, czyli właśnie grind time, graffiti i taniec. No i kontra bitwa o koziołki, gdzie będzie tylko beatbox i freestyle. No i mamy zamiar się trzymać tego tematu teraz.